Witamy Was na podsumowaniu wyzwania. 63 godziny w pociągu, non-stop. Mamy przejechane 4000 km, ale trzeba zaznaczyć, że bez pendolino i bez ekspresów. Tak, relacje... Czyli jeździliśmy samymi tak, TLK i IC. Tak, także było ciężko na pewno pogodzić to. Tak, zaczęłyśmy w Warszawie 00 i skończyłyśmy praktycznie o 15. Tak jak się kończy multibilet, to jest 63 godziny. I też w Warszawie. Też w Warszawie, bo to jest ważne, trzeba zaznaczyć, że zaczynamy i kończymy tak. Z tego samego miejsca tak, start i koniec. Bo to jest najważniejsze, tak. Bo gdybyśmy, nie wiem, kończyły w innym miejscu, to by było kilometrów wiadomo więcej, nie trzeba by było nawet planów żadnych robić. Tylko wsiadać, jechać, wsiadać, jechać, bez nawet czekania, jeszcze pendolino, to nawet tak. I jedzenia nie trzeba by było szukać po mieście, tylko po prostu od razu wszystko by było, tak? To by było, w ogóle sprawa byłaby jakieś, myślę, nawet że... Nawet bez planu można jechać. Bez planu i tak. Byśmy zrobiły jakieś 2000 kilometrów albo półtora na pewno więcej. Półtora tysiąca kilometrów, 5500 w 63 godziny. Tak. To jest na luzie pendolino i nie kończyć w punkcie wyjścia, tak? Tak. No, ale jeżeli... Po prostu skończyć o godzinie 15 i tyle. Tak, no, ale to nie jest jakby, no, to nie o to chodzi. Trzeba zacząć i skończyć w tym samym miejscu. Ale wydaje mi się, że taka zabawa jest fajniejsza. Tak, tak. Czyli tak, każdy inny pociąg. Tak, musi być każdy inny, oczywiście pociąg. Bez powtórek miast. Tak, bez powtórek. No, nam się zdarzyło dwa razy Wrocław. Wrocław, no, ale 8 województw, no to też... My miałyśmy z 10-15 planów, gdzie... No były każdy był inny. Były tak, inne tak. Więcej województw, można więcej. Powiedzieć. Mi się wydaje, że mogły być wszystkie nawet, bo ja Przemyśl jeszcze miałam. Jeszcze braliśmy pod uwagę Bochumin. Tak, Bochumin. Jeszcze Najpierw. Pod uwagę Zieloną Górę. Tak. Co tam jeszcze? Rzeszów, czyli Przemyśl. Lubuskie też by było tak. I na pewno, co tam jeszcze? No byłoby, właśnie ja nie wiem ile by było województw, ale mogłoby być więcej, tak. I kilometrów też więcej, bo my miałyśmy plany na 5000 kilometrów i to byłoby do zrealizowania, ale więcej by się powtarzały miasta. Ale tak wydaje mi się bez sensu jeździć ale miasta, potem wracać. Tak, no to ja pojadę do Krakowa i Gdynia, tak. Gdynia, Kraków, Gdynia, no to co to jest za interes, tak? To żaden. W internecie były takie plany, tak były, ludzie jeździli. Tak, żeby pobić rekord, tak. Ale to nie jest interes, no bo ja mogę wsiąść pendolino, bo to były rekordy pendolino, tak? Mhm. Wsiąść w pendolino i nawet nie wysiadać, no to tyle, że... No tam i z powrotem jeździć. Tak, no to pobijemy rekord, to będzie jeszcze więcej niż tak. Ktoś tam miał rekordy, tak? Ale tak, to nie o to tak, chodzi. Muszą być każdy inny pociąg, inne miasta i zacząć i skończyć w tym samym mieście, tak? I dajcie znać, czy takie jest lepsze, czy po prostu jeżdżenie z miasta do miasta, tego samego. Tak, czy na przykład chcielibyście jeździć Kraków-Gdynia i Gdynia-Kraków, Kraków-Gdynia i tak przez 3 dni prawie, czy całe tak, prawie dni. Tak. I rekord byłby wyższy na pewno, no i pendolino też, a my miałyśmy bilet tani, no to na tańszy, tak? Tak? Na TLK i C. Tak. No to też była różnica, no to tak. Zaczęłyśmy jechać Warszawa Zachodnia Ustronie, to było 0:40 i pojechałyśmy do Tczewa, to jest 300 km i tam w Tczewie czekałyśmy na Pomorzanina i to było do Wrocławia Pomorzanin, gdzie zrobiłyśmy 445 km, bo zaokrąglam już te tam 100 metrów czy ileś tam. Mhm. Później poczekałyśmy dosłownie, bo Śnieżka była opóźniona, więc akurat się udało chyba jakoś, że tak, mogłyśmy... Tak, i w tym momencie zmieniliśmy plany. I w tym momencie zmieniliśmy plany tylko dlatego, że Śnieżka była opóźniona 30 minut, bo miałyśmy tak. W co miałyśmy wcześniej wsiąść? Chyba do Gdyni w pociąg. Do Gdyni. To był pociąg nie hełmoński, tylko ten... To był, no już nie pamiętam, bo tych planów było bardzo dużo i miałyśmy wsiąść do Gdyni w pociąg, ale skoro my z Tczewa przyjechałyśmy... To po co jechać drugi raz z no powrotem? To było trochę takie bez sensu, a że Śnieżka była opóźniona, no to nam pasowało. Więc do Śnieżki za daleko, jak wsiadłyśmy, to za daleko nie pojedziemy, bo tylko do Jeleniej Góry, więc bo później komunikacja zastępcza, to było bez sensu w autobus się przysiadać.
Więc zostawała Jelenia Góra. W Jeleniej Górze przesiadłyśmy się... Nie, wróciliśmy Orzeszkową. Do Orzeszkowej, tak, do Wrocławia. I to było w jedną stronę 127 km i w drugą 127. I później, za chwilę z Wrocławia był pociąg IC Szkuner. To był do Poznania i to było kilometrów 165. Później? Z Poznania pojechaliśmy na Katowice Gwarkiem. I to było 350 kilometrów. A jeszcze chciałam powiedzieć, że wysiadłyśmy w Poznaniu, więc też tam trochę sobie pochodziłyśmy. Miałyśmy tak godzinkę po godzinę, porę. No jakoś tak było. I później, i miałyśmy pojechać z Podkiem. Bo siedzimy na ławce i mówimy, no to co, godzinę, znaczy nie, tam było 40 minut, tak? Tak. A to chyba się... Zastanawialiśmy się i nam uciekł pociąg. Uciekł nam Spodek, więc wsiadłyśmy w Gwarek do Poznania, do Katowic, tak? I to było 350 kilometrów. Później to były 2 minuty na przesiadkę. A biegłyśmy wtedy po schodach. Tak, 2 minuty na przesiadkę, jeszcze tam nie było, że odjazd czy coś, że tam tego... Bo od razu z pociągu... Tak, ale że pociąg jeszcze nie odjeżdżał, dosłownie minutka może dzieliła pół minuty od tego, jak dopiero zaczęli po prostu zamykać drzwi, tak. Więc my już byłyśmy w pociągu, że nie utrudniałyśmy ani nic, że się coś tam spóźniamy, ale i wsiadłyśmy do Przemyślanina w Katowicach i do Szczecina pojechałyśmy 580 kilometrów. W Szczecinie 8.10 jakoś tak... 20 chyba. 8.20. I też tutaj się zmieniły plany. Tak, bo miałyśmy 8.56 pojechać. Nie, to miał być Suwałki Podlasiak. A tak! 8.56 ze Szczecina to był Podlasiak na Suwałki, ale niestety... Do Suwałek nie pojechaliśmy, bo nie było czym wrócić. Ale my mogłyśmy wcześniej wysiąść. Nawet, nie koniecznie do Suwałek, tak? Tylko... Ale tak, my musiałyśmy zjeść, chyba. Nie, musiałyśmy zjeść i to nas opóźniło. Aha, tak. Czy było nie jeść. Właśnie, to nas opóźniło i później poczekałyśmy w końcu na rybaka do 11. Mieliśmy jechać Staszicem. Staszicem, ale siedzimy na ławce, mówię, Staszic ma być za ile, za godzinę? 40 minut. Za 40 minut. I przyjechał rybak i mówimy, to wsiadamy, podjedziemy do Piły. No, nie, do Stargardu. Pani tylko by piła. I do Stargardu. I tak mówię, no to podjedziemy do Stargardu. Przecież chodzi nam, żeby zwiedzać miasta, tak? Tak. A nie siedzieć w jednym... I pociągi różne. Tak, a nie, słuchajcie, siedzieć w jednym miejscu jak starsza osoba, która nie ma siły, tak? A my miałyśmy siłę. I wysiadłyśmy z rybaka, jeszcze miasto... pół godziny, nie, 20 minut zwiedziłyśmy kawałek. A i tam szukaliśmy paprykarza szczecińskiego. Tak, paprykarza szczecińskiego. Oczywiście nawet nagrywałam film. Ale jest jeszcze paprykarz szczeciński. Idziemy kupić, bo ja będę jeść. A paprykarz szczeciński to jest ze Szczecina, więc trzeba spróbować. Przepraszam, czy paprykarz szczeciński dostanę? Nie? Nie? Ko Szczecina jestem i nie ma. A powinno być. No. Nie ma? A gdzie można kupić? Fabryki szczecińskie. Boże, ryby, bo ja mam ochotę jeść w pociągu. Mam ochotę jeść w pociągu paprykarza szczecińskiego, a nie ma. Jestem pod Szczecinem. I co? Właśnie do drugiego sklepu. Dzień dobry. Czy dostaniemy paprykarza szczecińskiego? Nikt nie wie, bo nikt tego nie je. Przepraszam, może pan wie paprykarza szczecińskiego, gdzie mogę kupić? Przyjechałam specjalnie do Szczecina. Wie pani, tu jest taki sklep, to Stargard Szczeciński. Ja wiem. Sklep jest tutaj w prawo, przez przejście i tu zaraz na drugą stronę, w prawej stronie jest... I będzie rybny taki, tak? No, tam jest wszystko. O, przepraszam. Dobrze, dziękujemy. Nie było ryb. Nie było? Nie było ryb. Kurczę. Szkoda, bo ja śledzia chciałam. Gdzie? Na Kościuszki. A, Kościuszki. To daleko. Ty wiesz, gdzie to jest? Nie nagrało mi się, jak wchodziłam do sklepu i pan śledzia chciał mi dać
mówi, śledzie to sobie samemu trzeba złowić i wędkę mi daje w sklepie wędkarskim. Weszłam do jeszcze nawet do wędkarskiego, to już powtarzałam tyle razy. Jedno mi się nie nagrało z tym panem, co on tam mówił, że ma dla nas śledzia w oleju, a nie w occie, ale musimy sobie złowić same, tak? Bo chciał nam dać wędki. Chciał wędki nam dać właśnie. I później ze Stargardu zaraz przyjechał Staszic i wsiadłyśmy do Staszica. W Stargardzie jak wysiadałyśmy, poznałyśmy takiego pana. Prawda? Od dwóch, panów. Ja już nie pamiętam imienia, pamiętasz? Pan Damian i drugi Marcin, to... Marcin chyba? Nie, to był w Poznaniu. Pozdrawiamy Marcina, bo właśnie o Poznaniu było, ale nie powiedziałyśmy. Mhm. To był Marcin, który był na peronie, to fajnie, miło, naprawdę. Zapomniałam chyba wizytówkę dać, bo już nie wiem. No, nie, a chyba dawałaś. Dawałam? A chyba tak. A nie wiem. I później w Stargardzie właśnie wysiadaliśmy wszyscy w sumie, nie? Mhm. Też dałam wizytówki, no i później przyjechał Staszic. Pozdrawiamy dwóch panów ze Staszica, którzy nas poczęstowali czymś. Tak, i była fajna impreza. Dzień dobry, można? Zapraszam panią. A tam nie ma? Tam nie ma nic. Zadamy. Jeszcze dywan. Co? No. Ja zaraz zakładam klapki. W Malczewskim to nie ma miejsc, więc pójdziemy do WC. Tam sobie posiedzimy, a jak podładuję komputer i wszystko, a później pójdziemy do warstwu coś zjeść, albo nawet na kawę. Bo nie ma miejsca ani jednego. W ogóle. Chyba nie. Jeszcze zostało 3000 km, to jakoś zobaczymy, nie? Tak. Już 2,5 za nami. Więcej? Tak. Ale najfajniejsze, że siedzę w pierwszej klasie. Marzyłam o tym. Jak się pani czuje? No bardzo dobrze, że po prostu ja zapłaciłam za drugą, a siedzę w pierwszej. To się jest jeszcze bardziej wygodnie. Naprawdę, to fajnie spędziłyśmy czas. Szkoda było wysiadać. Żałowałam, bo mieliśmy wszyscy razem jechać dalej. Nawet się przesiadaliśmy razem do innego przedziału. Tak. I nawet było tak, że jak ta pani przyszła, bo ja zajmowałam dwa miejsca od korytarza i środkowe, a panowie od okien tego zajmowali, przyszła a, pani. A i się przesiadaliśmy coraz bliżej nich. Coraz bliżej, mówię, mogę się do pana tutaj przesiąść, no oczywiście. I później tak wychodziło, że znowu kolejne osoby przyszły, wychodziło, że musimy jeszcze dalej się przesiąść, no ale w końcu się przesiedliśmy. Na kolanach. Tak, ale w końcu się przesiedliśmy do innego przedziału, no bo nie wypadało. Także to było fajne, pozdrawiamy panów, naprawdę tak. Super. Wizytówki też rozdane. To były imieninowa impreza moja, także... Tak. Tak, że przypadkowa imieninowa impreza, że ja jestem w szoku, że tak się zdarza. Tak. Nie? Tak się zdarza, naprawdę. Ale fajnych ludzi można spotkać. Można, super ludzi, po tak. Można siedzieć w domu, można wyjść. Tak, to jest naprawdę tak. Za 120 zł można tak, mieć tyle. Ile atrakcji? Ile atrakcji? Przyjechać 4000 km, tak. Poznać bardzo dużo ludzi, bo oprócz tego, że osobiście, to ile osób na czat przychodziło nowych tak, na czat, tak. Których nawet nie znam, nowe osoby tak. Się pojawiały, że naprawdę super. Wysiadłyśmy w Pile ze Staszica. I chcieliśmy co pić? Kawę, ale zjadłyśmy hamburgera w końcu. A nawet tylko niedobrego. No, niedobrego. A jeszcze pani nas wyganiała, bo o 15 ona kończy pracę. Tak, i ja mówię, proszę tak. Pani, ale ja się z tym nie spotkałam jeszcze, że o 15 mam wyjść, a zjeść tak, można. I a zjeść można. Że 8 godzin pracuje. Tak, jeszcze. Dworcowa kawiarnia pociągowa.
No i zjadłyśmy i tak w pośpiechu, znaczy no nie tak w pośpiechu, ale ta pani no już zamyka. 40 minut. Ta pani mówi, że już zamyka, chociażby dała zjeść, tak? I bezczelnie wyganiała. No właśnie i no tak. I później wsiadłyśmy w Malczewskiego, który był załadowany już od rana, miejscówek nie było, tak? Tak. Czy dzień wcześniej? Nie, od rana. Od rana, bo ja już tak nie pamiętam, kiedy... Mieliśmy wybrać miejsca, ale pisało brak miejsc. No i ty nie chciałaś ja jechać w Malczewskim. Ja mówię, jedziemy Malczewskim, bo to jest, mówię ci, dobry wybór, nie? Coś tak czułam, że Malczewskie, muszę pojechać tym Malczewskim. A ja się zgodziłam, mówię, dobra. Tak, ale jakby nie było Malczewskiego, to był opóźniony z Ustki Szyndzielnia i można było w Szyndzielnie wsiąść. Była taka możliwość, bo Szyndzielnia... Ale chcieliśmy chyba Wars mieć. No tak, tak, Wars, tak. W sumie tak. Ale była ta Szyndzielnia, którą też się chciałam przejechać, nie udało się, ale mimo, znaczy, bo ona była opóźniona w ogóle i... Też szkoda czasu, nie? 40 minut tak. Jeszcze opóźniona po Malczewskim. Tak. Więc, ale że ona miała być wcześniej, nie, ona miała być... Miała być wcześniej, ale przyjechała opóźniona. Tak, czyli po prostu według planu byśmy nie zdążyły, ale była szansa na zmianę pociągu przypadkowo, gdzie z planu, z tego internetowego rozkładu byśmy tego nie zrobiły, gdyby nie opóźniony pociąg, tak? No tak. Że była ta możliwość i to są takie właśnie możliwości, że jednak można, tak? I później wsiadłyśmy w Pile, ja tam jeszcze zagrałam nawet na pianinie, w tym, bo to był taki, restauracja taka kolejowa. Taka starodawna. Starodawna taka. No i później wsiadłyśmy Malczewskiego, ale... Pociąg był tak załadowany, że poszliśmy na sam tył. Na sam tył, a tam towarzystwo... Trzech panów. Tak, zabawiało. Pomóc! Miejsce usunąć, to pomoże. Muszę drugą kamerę. Tak? Bo my nagrywamy na YouTube'a. Zauważyłem was. Pan mi pewnie też subskrybuje. Nie wiem, czy moja żona tego akurat nie ogląda. Nie chcę oglądać, wesoło jej będzie. Zaraz będę miał wątpli, jak przyjadę po dwóch tygodniach. Która pani jest wolna? No to jest tylko podróż, a nie jest że jakiś tam wie. Podróż! No my we trzech i dwie kobiety z nami, nie? No i to się posadzić w dziale. Ale jakie ma miejsce, to gdzie mamy mieć? Jak to jest przedział, to ja też nie wiem. Zdążyłem się do jakiejś stacji. Taki przedział mam. No to chodzisz. Chodzisz. Stojący. Tak, ale wesoło. Przedział stojący. Chodzisz. Też ich pozdrawiamy. Tak, bo to było na live nawet. Tak, tak. Pozdrawiamy panów, dałam wizytówki, panowie będą na pewno oglądać. Fajna rozmowa, jeszcze na live to nawet nagrywam, jak można to odsłuchać, tą rozmowę. I Malczewskim się naprawdę przedłużało. Jechaliśmy od 15 coś. 15. Do 22. 15. W Krakowie. To było 8 godzin. 8 godzin to było bardzo długo, mi się tak przedłużało. Ale o 18 wysiadłyśmy we Wrocławiu. I oczywiście McDonald's zaliczony. Tak, McDonald's. I z powrotem. W biegu, no tak, bo pociąg miał ile? Pół godziny? 20 minut. 20 minut. Od 30, postój. 50 odjeżdżała, 30 tak. Wysiadłyśmy. No to 20 minut postoju. Tak, no to co to w McDonald'sie zeszło się 15 minut i 5 minut w sumie na dojście było, tak? Tak? Jakoś tak. Tak. No więc co? Wróciłyśmy, ale nie wiadomo, no wszystkie miejsca znowu były zajęte, no bo tak? Te, co my zajmowaliśmy, już się zwolniły, ktoś zajął, i ktoś miał rezerwację. No tak, z Wrocławia, bo jednak tak. Nie było rezerwacji, ty sprawdzałaś we wszystkich miastach, tak, które na ja... na przykład do Poznania po kawałku, żeby jechać, to też nie było. Tak, nie było w ogóle nawet od miasta do miasta, nawet jakiejkolwiek, żeby gdzieś usiąść. Zajmowałyśmy miejsca, tak. Które... rzeczywiście były wolne, ale nie wiadomo dlaczego, skoro one w systemie nie były pokazywane, tak? Tak. Konduktor też nam wydrukował w końcu później w bezprzedziałowym, tak? I znalazło się jakieś tam miejsce, więc siedziałyśmy w bezprzedziałowym. Też było super. Też są jakieś tam urywki. Tak, tak. Plan układanie znowu. Plan układanie. Ładowanie telefonów, laptopa. Tak, laptopów. Prostowanie włosów. Prostowanie włosów, prasowanie. Tak.
przedziałowym jakieś tam dwa miejsca. Okazało się, że pani sobie przyszła, aha, jedno miejsce zajmuje. Później przyszła... za chwilę. Później ja żartuję, mówię, wstawaj, bo już masz zajęte miejsce, a nagle idzie pani, wchodzi do przedziału. Ja mam to miejsce, mówię, tak. Wykrakałam, nie? Tak. No i my stałyśmy po prostu bez miejscówek po 40 godzinach jazdy, więc no nie było lekko, bo ja mam ciężki 10-kilowy plecak z komputerem, więc... cały sprzęt i tak cały dalej. Sprzęt, więc ciężko, bo zakupy jeszcze w reklamówce. No i kurtki, a to ciepło było, tak? Więc no to wszystko też się nachodzi jedno na drugie. Więc i co ta pani, bo mnie nie było. Ja poszłam do konduktora po miejscówkę. Nie, ty live'a chyba robiłaś, czy nie? Po miejscówkę poszłam do konduktora. No i... tak, przyszła. Mówi, że to jest jej miejsce, no to ja się przesiadłam i ona zapala światło i ona będzie czytać. Jak ja przyszłam, patrzę... A to była która godzina? 19? To była... Nie, 19, tak. Ale to już by nic tam bym nie powiedziała, ale jeżeli się wchodzi do przedziału, to jak ja wchodzę do przedziału, mówię, ja zapalam światło, tak? I ktoś może zaprzeczyć, tak? Prawda? Ja bym powiedziała nie. No właśnie, ja bym powiedziała, ale ja będę czytać. I bym i tak zapaliła, nie? A tutaj... Tak? Nie, ale a tutaj pani przyszła, bach, i tak. Nic. I się zaczęła rządzić. A ja po prostu zawsze uprzedzam. Tak. To jest kulturalne, tak. Prawda? I później pojechałyśmy do tym Malczewskim. A, do Krakowa. Do Krakowa, co tam się działo. Dojeżdżamy do Krakowa, ja sobie słucham na słuchawki. Wszystko ładnie, pięknie. Miał być opóźniony 10 minut, tak? No to... Za 10 minut dojeżdżamy. Nawet na tej tablicy się wyświetlało w pociągu, co są na korytarzu. Nawet jak ja... 11 minut opóźnienia. No to nawet jak ja nagrywam, to chyba to jest nawet nagrane, że jest tak. 11 minut. Tak. I ja się nie patrzyłam w okno, bo jak ja bym się spojrzała w okno, to ja widzę te filary w Krakowie. Takie, pomarańczowe. Te pomarańczowe, tak. Takie nie. To ja bym wiedziała, że my... że jesteśmy w Krakowie, tak? Tak, patrzymy, tu ludzie już wychodzą. Wszyscy wyszli, a my ja sobie słucham na słuchawki, coś tam. Tu komputer, coś tam, tu prostownica jeszcze leży, bo tak. Dopiero skończyła prostownica pracę. I co, wszyscy wysiadają, mówię, nie, i my się pytamy... Proszę panią, a co, to już Kraków? Katowice, kurczę. A pytamy się, co to Katowice, ten... Co to? Kraków? A pani mówi, że co? No tak. Tak, Kraków. Jeszcze no. Oburzona, że my nie wiemy, gdzie jesteśmy. Tak, to coś tam, ten. Ja patrzę przez i okno. I faktycznie Kraków. No rzeczywiście Kraków. Ja, a my siedzimy i jeszcze patrzę za okno. Katowice. I mówię do ciebie z pretensją, a ty przecież mówiłaś, że za 10 minut, nie? A ja patrzę, no. Szybko się zwijamy, żeby na bocznicę nie pojechać, tak, nie? Tak, do mnie, gdzie ty się pakujesz? Nie? No i w końcu no, wysiadłyśmy szybkim krokiem, nie? Z tego pociągu już nikogo nie było. Jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło, żebym tak się gramoliła, ale tak. Ja naprawdę myślałam, że za 10 minut będziemy tak. Nie patrzyłam w okno nawet. Zastanawiałyśmy się właśnie o tym Chopinie, czy można nim jechać, tak? A, tak. Bo mi nie wchodziło w... Te miejscówki tak. Nie wchodziły właśnie. I się wyświetlało, że trzeba kupić bilet w kasie. No właśnie i... W końcu zapytaliśmy konduktora, czy nam wydrukuje po prostu. Tak, i konduktor też nie wiedział i poszedł się tam, nie wiem, zorientować. Przyszedł później i mówi, że nie, że na międzynarodowe niestety multi ten tańszy bilet nie. Chyba, nie że ten, obowiązuje. Chyba, że ten droższy, to myślę, że tak. No więc, no to z Krakowa nie mogłyśmy Chopinem pojechać, chociaż w rozkładzie jest IC Chopin. A nie Eurocity. Dlatego my to braliśmy pod uwagę. No właśnie, bo Nightjet to ja nie byłam, to był znak zapytania, Nightjet to on nawet nie był IC. Więc no to też... Ale chociaż chcieliśmy Chopinem pojechać. Ale Chopinem i druga wersja była taka, że chociaż pojedziemy z Krakowa Chopinem do Katowic i poczekamy 40 minut na Karkonosze. I wtedy pojedziemy do Wrocławia. Tak. Później rozewiem do Gdyni i wrócimy do Warszawy. Tak. Ale... No, nie mogłyśmy do Chopina wsiąść, więc jedyny pociąg, jaki był jeszcze, to był z Krakowa, to był Karpaty. To był jedyny pociąg, niestety... Musieliśmy nim wracać, no bo byśmy musieli nocować, co, na dworcu? No, ale to zależało nam, żeby jeździć i więc tak. Do Gdańska to było bardzo dużo kilometrów.
tak naprawdę. Ponad 700. Tak, tylko że to była strata jakieś na pewno 2 godziny, gdyby to był IC. 200 kilometrów straciliśmy. Tak, na pewno przez ten czas 200 albo nawet 300, bo wynik byłby lepszy, ale to nie był IC, tylko TLK. No i w tym TLK było super. Mieliśmy prawie cały wagon dla siebie, cały nikogo nie wagon. Było. To było nawet ze 3 wagony drugiej klasy, to tak, były puste. Tak. Więc wybierałyśmy sobie, przebierałyśmy. Które kanapy wygodne. Tak, tak. Było. Ja później sobie klapeczki założyłam, bo przecież... Prysznic brałaś. Tak, klapeczki sobie założyłam, więc no super, było tak na luzie. Można sobie było pochodzić naprawdę tak jak... W piżamce. W piżamce i tak dalej. No to w piżamce ja... W szlafroku. I komputer sobie w toalecie musiałam podładować, bo gniazdek niestety nie było przy siedzeniach. Cały wagon w sumie był do dyspozycji, także zostawiłam sobie wszystko. Nikt nam nie przeszkadzał. Tak, w kontakcie, w toalecie, także... Na noc. Tak, i komputer i tak dalej, wszystko się ładowało. My się wyspałyśmy, kanapy były luksusowe jak w tych salonkach dla dygnitarzy. Tak, aż byłam w szoku. Tylko głowa mnie trochę bolała, bo te poduszki były takie twarde. Karpaty naprawdę super były. Dojechałyśmy ósma, która ósma? 3 chyba, 8:03 tak, do Gdańska i miałyśmy na przesiadkę 25 minut w Biebrze. Biebrze. I poszłyśmy szybko na kawę, taką szybką, bo niestety Biebrza... Z KFC. Tak. Bo... A i kawa, kawę mi wylali. Tak, ale w Biebrze w ogóle nie było wiadomo warsu i w Karpatach też nie. Tak. Więc jedyne wyjście to szybko w Gdańsku znaleźć jakąś kawę. Więc tak na szybkiego tą kawę, że aż po prostu wypadła ci ta kawa. Robi. Po tylu godzinach ja się wcale nie dziwię, że pani jest zmęczona. Ja mam pić. Ja już panią poprosiłam, czy pani mogłaby gratis dla nas dać kawę. Pani mówi, że tak. No to nie jest nasza wina, że ta kawa się wylała. No dobrze, że nie to by na moje spodnie, ale brakowało naprawdę niewiele. Wiebrze nie było warsu. W Karpatach nie było warsu. Więc ta jedyna ta kawa, co nas uratowała, to było o tym... KFC. Jeszcze mi wylali. Tak, wylali kawę i tak się szybko spieszyłyśmy, że aż spadła ci na podłogę, mało tak. Tam mnie nie zalałaś. Tak. Ale już poprosiłam panią o drugą kawę, bo widziała, że się to wszystko wylało, więc pani zrobiła drugą kawę, szybko poszłyśmy. Przyjechała Biebrza, więc... Nie na ten peron. Nie na ten peron, tak. A, i było awaryjne hamowanie. Tak, i nie zdążyłam nawet nagrać tej Biebrzy, bo nie była... kamera mi się zacięła, poza tym myślałam, że ona wjedzie na inny peron, w ogóle zamieszanie było, ale patrzę, jedzie ten dzielony wagon, pierwsza, druga klasa, więc szybko... Siadamy. Tak, to jest Biebrza. Patrzymy tak, rzeczywiście tak. Biebrza. Miałaś rację. Tak, i no, wsiadłyśmy tam później, za chwilę hamowanie takie awaryjne. Tak, nas w drzwiach zatrzymali, bo drzwi się tak, zamknęły. Tak, i mało plecak mi... I laptopa nie zgniotł. Tak, i laptopa nie zgniotłam właśnie. Biebrze, o! O, już jedzie! No! O, kurde! Jezu! Co to ma?
awaryjne hamowanie i coś się stało. Idziemy dalej. Pan leciał za pociągiem, awantura w trakcie ruszania tak, i chciał chyba wskoczyć i konduktor tam się chyba... Tak, że nogi by coś tam pan stracił coś tak. Takiego, tak to było. No to było takie hamowanie, że no niemiłe. No i później pojechałyśmy do Olsztyna. Biebrzą do Olsztyna. No nie zdążyłyśmy do McDonalda, bo było, Biebrza była 10 minut opóźniona i do McDonalda było 20 minut w tom i z powrotem. Tak, a nie wiadomo ile na zamówienie byśmy czekały, to było ryzyko, że... No i wsiadamy od razu w Sienkiewicza. A Sienkiewicz był podstawiony zanim Biebrza, ale nie, wjeżdżał razem z Biebrzą, także tak. Do Sienkiewicza. No i powrót do Warszawy. Powrót 300 km, 280 do Warszawy. Ale no tak, no to no. Właśnie, że żartowałyśmy sobie, ja mówię, co ty? A, bo ja chciałam bez miejscówek. Tak, bo... Ale konduktor do mnie, że muszę miejscówkę tak, pokazać. Ja mówię, a co ty? Chciałaś tak jechać na gapę, nie? Czy coś tam? No i tutaj taki urywek właśnie wrzucę, że tam co konduktor mówi. Co pani się tak zwija szybko, bo co? Ja uciekam przed konduktorem. Proszę bardzo. Proszę bardzo, już. Tylko mam... Znowu się włączy. Tyle biletów, że tak? Za małe? Czy dobre? To większy jeszcze miejscóweczkę poproszę. Miejscóweczkę już proszę. Czwarty wagon, 44. No, dziękuję. A, ty pokazujesz tak. Miejscówkę jeszcze. Ty myślałeś, że co bez miejscówki ci się uda? A jak? No. Tak to nie ma. Nie ma tak dobrze? Myślałam, że tutaj oszukam system. Mam nadzieję, że będzie trochę opóźniony pociąg, żebyśmy o 15 wysiadły, bo my mamy taki multibilet do 15. A my nie chcemy zdążyć. My jest, tak, bo my jesteśmy 14.40 jakoś tak, tak? Słucham? Tak, opóźnić, poprosimy, bo ja chcę do 15. Tak, tak, do końca nie, będziemy stratne 15 minut. No opóźnimy go 20, wtedy panie Bielo straci, bo drugi dostanie. A jeszcze, mandat dostanę? O nie! Jeszcze takie chwyty to są, mandaty, mówi. No i w sumie fajnie było, bo super przygoda. Tak, posiedziałyśmy tak. Sobie jeszcze w Warsie na kawce. No i tak do Warszawy dojechałyśmy. Także polecamy taką wycieczkę sobie zrobić. Tak, dla takich nie do końca... wyżytych? nie do końca zdrowych umysłowo. No bo kto będzie jeździł 63 godziny w pociągu? Tak? 120 zł, warte tej przygody, warto nie przespać 3 nocy. 3 noce nieprzespane. Warto nie dojeść. Tak. Naprawdę można schudnąć przy okazji. Ile schudłaś? 5 kilo? No i naprawdę przygoda taka życia, tak. Bym powiedziała, że naprawdę już no, tyle... 63 godziny w pociągach. Tyle przygód miałam, ale to jest... Ale kto normalny jeździ, tak? No nikt normalny nie jeździ. To jest dla... To jest dla albo pasjonatów... Oszołomów. Albo typowo pasjonata, albo tak. Trudno powiedzieć, jak nazwać... Kogoś nienormalnego. Kto tak jeździ. Ale no, jeżeli firma Intercity robi takie bilety, to znaczy, że to jest fajne, nie? Że normalne to jest, tak? No, to jest, firma robi normalnie, a dla nienormalnych ludzi. Tak? Tak myślisz? No, może tak być. No ale... Nie, tak na serio to polecamy. My się nie wstydzimy, że mamy swoją pasję, prawda? Tak. A podsumowując, 4000 km mogłoby być, myślę, więcej. Że więcej mogłoby być. Ale wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Dajcie tak. Znać w komentarzach, jak wy uważacie. Tak, myślę, że gdyby nie ograniczenia Pendolino i ekspresy... To by chociaż było 5. To by było, nie, byłoby 5,5, bo my, tak. Plany były tak. Plany były...
Nie, na TLK i C to były plany 5 tysięcy. Tak. Zrobiłam na prawie na 5 tysięcy. Tak, i to by było naprawdę tyle, że my zmieniłyśmy. Tylko, że były przesiadki, na przykład 2-3 minutowe, to było trochę ryzyko. Ryzykowne było, ale nawet to były, powtarzały się miasta. To nie o to chodzi, żeby tylko bić rekord, o Jezu, przejechanych, bo to jest normalne, można wsiąść do pociągu, jechać do tam z powrotem. Miast? Nie, nawet można wsiąść. Powiedzmy w taki Przemyślanina, z Przemyśla do Szczecina, ze Szczecina do Przemyśla. Tak, i robić dziennie 1500 km. To jest 800, nie, nawet więcej. To jest 800 przez 10 godzin. To jest razy 6 razy... 6 to jest 5 tysięcy spokojnie, nie, nawet 5,5 tysiąca Przemyślaninem byśmy zrobiły. Tak. To by to spokojnie, to nie byłoby problemu żadnego. No tak. Ale fajne jest to, że byłyśmy tak, inne miasta, w innych miastach. Każdy inny pociąg. Każdy inny pociąg. 13 tak. pociągów, miało być 14, ale... 13 nam się bardziej podoba. Tak, ja 13 przedział, 13 wagon zawsze. Tak. 13 pociągów, wszystko 13. Tak. Jestem trochę zmęczona, znaczy gadać tak? Mi się nie chce, ale no naprawdę, bo to ja z kamerą ale i z telefonem... Ale przeżycie. Tak, ale tak. Ja z telefonem i z kamerą 63 godziny non stop. Przecież ja to cały czas relacje nagrywam. Oprócz tego, że jechałam... I live'y były? Tak, to były live'y po pół godziny. 13 live'ów, tak? Potem zgraj filmy na laptopa. Tak, to w międzyczasie tak i kąpiel, i pranie, i przesiadki, ale i suszenie, i prostowanie, tak. Przesiadki, przecież ja wszystko to nagrywałam. Śledźcie każdy odcinek. Konkurs, ile tak jak 13? 13, no tyle co pociągów. No to 13. 13, to jest podsumowujące, także tutaj... Taki wstęp do tych 13 odcinków. Tak, tak, więc 13 odcinków, tyle ile pociągów będzie, tyle odcinków. Tak. Tam będą, no fajne, dworce będą, będą przygody nasze. Będą jakieś tam wpadki. Tak, tak, wpadki też. Tak. Miejscówki pobierałyśmy, nieraz miejscówki, a nieraz... A, nieraz nie trzeba było miejscówki. Nie, dlatego jak było dużo miejsca, już konduktor, to nie chodziło... Mówi, a siedźcie sobie. Tak, już miejscówek nie. Tak. Tylko tam, gdzie nie było ludzi, to trzeba było miejscówkę i nawet wcześniej do Sienkiewicza, to już się bałyśmy, że... Już dzień wcześniej. To dzień wcześniej to już było postanowione. Tak. To było wtedy, kiedy w Karpatach byłyśmy, to tak. Chyba miejscówkę sobie pobrałyśmy. Albo nie, nawet Malinowskim to do Przemyśla jechałam. Słuchajcie, i co na koniec jeszcze? Że podróże kształcą, prawda? Tak. Ile można spotkać fajnych ludzi. Stargard szczeciński, ale on już nie jest szczeciński. Tak. I takich rzeczy się nie śledzi, że na przykład zmieniła się nazwa. Tak, tak. Że ludzie żyją takimi starymi czasem nazwami, a czasem takie, że, tak. Że jak ja mówię, jakie województwo, to mi się kiedyś było wrocławskie, tak? Tak. Było, no, były no wiadomo, że teraz jest dolnośląskie, tak? Ale było wrocławskie, było warszawskie, było i ja te nazwy znam. I te miasta znam i nikt nie śledzi, że na przykład Stargard zmienił nazwę w 2016 na Stargard ze szczecińskiego na zwykły. Po prostu wykasowali tą nazwę szczecińską. Tak, i że na przykład też miasta, które są na granicach pewnych województw, to też tak do końca na przykład się nie wie. Nawet z geografii, do którego województwa należą, bo, tak. Bo kiedyś, ja, na przykład jak ja maturę, było 50, chyba maturę z geografii tak? Zdawałam, 49. Aha, i jeszcze jedno, że w Sienkiewiczu nie było tablic relacyjnych, więc z monitora zrobiłam... Ekrany.
tak były ekrany te. Poznałyśmy trasy pociągów, którymi nie jeździłam. Ja nawet niektórych nie znałam pociągów, nazwy. Znaczy nie mamy ich w spisie teraz, tylko w trakcie planowania. Ja też, tak, ja też dużo pociągów. Był taki śmieszny pociąg jakiś na G. Gipki. O! Gipki cu. Ale to nie, to Polregio. To nie był... Tak? To nie był ICE? Nie, nie. I jeszcze była... A Karolinka to tak, ale to też Polregio. I jeszcze jakiś jeden, co tak mi się śmiać chciał. Nie wiem. No się nie chcę gadać. Szczecin był super. No, myślę, że to wszystko chyba na dzisiaj. Ten odcinek jest nagrywany chyba z godzinę czasu. Tak. Ale i ten film taki będzie długi, bo ja nic nie tnę. No. Tylko, że kamera się trochę psuje, bo jest za gorąca i się cały czas odcina. Nie może przyjąć tylu informacji na raz. Nie, i się muszę ciąć. Będę musiała ciąć. Zapraszamy do śledzenia 13 odcinków i czekamy na zaproszenie do telewizji. Na wywiad? Tak, na wywiad. Albo chociaż do gazety, do internetu. No w internecie to ja jestem. Mam swój program prywatny program, także ja nie potrzebuję promowania w internecie. No tak. Dobra, to trzymajcie się, to wszystko chyba powiedziałyśmy. A w tych filmach mają też zostawić tego hasztaga, że wyznanie? Tak, w tym filmie musi też zostać chociaż ja wiem, wystarczy, że w tamtym. Dobra, to wykasujesz. No. Czyli zapraszamy do konkursu na tamte filmy, wszystkie live'y w zakładce. Tak, i trzeba zostawić w komentarzu napis... Wyzwanie. Komentarz. Tak, komentarz, wyzwanie, z tym wyrazem wyzwanie. I wtedy we wszystkich 14, 15 chyba, bo tam jeszcze z tymi maskami też. Tak? Tak, bo to jest cały ten... A, to jest początek. Tak. To trzymajcie się, do zobaczenia i idziemy odpoczywać chwilę. Idziemy spać. Nie, mi się spać nie chce. Idziemy na pendolino. A, tak. Na pendolino mamy za godzinę. To pa. Na razie. Pa.